Zaczynamy z grubej rury, od razu wchodzimy do salonu, który wygląda właśnie tak. Przejdziemy sobie w inne pomieszczenie. O kurde, kuchnia. Bardzo ładne lustro, robi wrażenie. Oranżerię chyba, tak. Wyjście na ogród. Nawet tutaj są ładne przedmioty. W ostateczności możemy tędy wyjść, na tych chałupotek. Dziwne trunki. Całkiem fajny obraz. Wygląda na jakiś pałac gdzieś we Włoszech czy Hiszpanii. Warcaby. Tu niestety szafa się już rozwaliła. Najprawdopodobniej nogi przegniły. Można zobaczyć pleśń i grzyb. Zarasta na każdym z tych mebli. Wejdziemy teraz do piwnicy. Kotłownia. Zobaczcie, ile węgla. Kilka ton czarnego złota. Tu sobie chyba ktoś schował zegar. Piec centralnego ogrzewania. Szukamy wejścia na górę. Słuchajcie, chodzę i chodzę, ale nigdzie nie widzę wejścia na górę.
Ostatni pokój. Najprawdopodobniej sypialnia. O kurde. Troszkę już zniszczona, ale nadal robi wrażenie. Zobaczcie. Kurde, ta sypialnia jest niesamowita. Maszyna Singera. Nadal wisi skórzana kurtka. Zobaczcie guziki. Królewskie. Tutaj jest jedno łóżko, a tu w rogu drugie. Wejście na strych chyba będzie już niemożliwe, zważywszy na to, jak wygląda, w jakim jest stanie. Kurde, tu też się zapadło. Aha, tam gdzie przecieka woda, tam wszystko po kolei się zapada. Książki poukładane. Okulary. Jezus. To wygląda, jakby były jakieś drzwi jeszcze ukryte. Ale nic nie widać. Gigantyczna szafa. Zobaczymy, czy coś zostało w szafie. Jest trochę rzeczy. Głównie słoiki. Jakiś stary sprzęt. Książki. Maszyna. Loteria. W tej niesamowitej sypialni zakończymy eksplorację. Pokazałem wam chyba każde pomieszczenie, które, do którego doszedłem, do którego się dostałem. Więc ze spokojnym sumieniem mogę zakończyć eksplorację i pożegnać się z wami. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.